Dzień dobry. Witam po raz kolejny, kiedy wy oglądacie Jak Jem i wam się to podoba, bądź nie. Ale jeśli nie, to nie wiem sobie, po co oglądacie. Nowy rok, więc musiałem coś nagrać, bo dawno nie było. Obiecałem złożonego vloga, leżał gdzieś materiał nie nagrane. W ogóle mnożycie się subskrybenci drodzy króliki, a ja nie wiem dlaczego tu jesteście. Podejrzewam, że z powodów różnych, bo i kanał jest taki przemieszany. Dziś sztanga. Sztanga, czyli baton proteinowy, zmiany 100% naturalnych składników i 22% białka. Oczywiście białka roślinnego, bo jest to przekąska dla wegan i wegetarian. Prosty skład, zapas energii i białka 20%, 100% mineralnych składników, bezglutenowy rośliny, nie znajduje tu konserwantów, dodanego cukru, ani żadnych zbędnych wypełniacza. Uwaga, alergicy zawiera orzechy. Jest składniki daktyle, orzechy ziemne, białko ryżu brązowego. Już kiedyś tutaj mieliśmy coś takiego na daktylach. Było dziwne. Pamiętam co, tak regularnie robi filmy. W sensie, o, od razu jak pękło, to zapachniało tak całkiem przyjemnie, aczkolwiek też dziwnie. Konsystencja zbitego czegoś. Raczej twarde. Widać kawałki orzechów. Suche. Trochę w konsystencji przypomina chałwę. Czuć. Oprócz tej suchości. Nie pamiętam, co to było. Ale jakiś taki owocowy posmak. Czy to jabłka, tak? Nie, to jest białka, było 20%. No, powiem dobrą, krótką. Spałem mało, nagrywam w nocy. Bo kiedy, prawda? Co to było? Aha, daktyle, orzechy ziemne, białko, ryżu brązowego. To nie wiem, co taki lekko kostkowaty smak daje. Taka sztanga to taka bardziej sucha, bardziej taka sucha, krucha chałwa. Przynajmniej z tym mi się kojarzy. I taka zakończona czymś lekko słodkawym, kwaskowatym. Powiedziałbym, że jakimś owocem, gdyby ze składu to nie wynikało. Nawet w jakimś tam stopniu przypomina te takie białkowe batoniki z krowym mlekiem, prawda? Nie jest jakieś wybitne. Przynajmniej na pierwszy rzut oka nie powala mnie na kolana. Ale też nie jest złe i jadłem gorsze białkowe wypełniacze od tego z pewnością. Ten jest taki, bym powiedział, dla mnie osobiście tak na środku stawki. Raczej nie rzuciłbym się na niego na zasadzie przekąski. Aczkolwiek, jeżeli miałbym, nie wiem, biegać tam, czy tą przysłowiową sztangę gdzieś tam podnosić i potrzebowałbym roślinnego źródła białka, to też nie miałbym żadnych oporów, żeby po niego sięgnąć. I co? W zasadzie to tyle. Mam nadzieję, że to nagranie się w ogóle udało, bo
to taki trochę eksperyment. No. Do zobaczenia.